narodzinami nowego wieku rozpoczął się rok 75-lecia nadania praw miejskich Czerskowi. Pierwszym akordem obchodów tego jubileuszu jest dzisiejsze święto, bo dla wszystkich mieszkańców naszej gminy świętem jest otwarcie tak wyczekiwanej i potrzebnej naszej społeczności hali sportowej. Moja osobista satysfakcja jest tym większa, iż miałem przyjemność bezpośrednio uczestniczyć w procesie powstawania tego obiektu od samego początku, a teraz przypadł mi w udziale zaszczyt otwarcia i prowadzenia dzisiejszej uroczystości. Teraz nastąpi moment przecięcia wstęgi symbolizującej otwarcie hali. O dokonanie tego aktu proszę pana ministra Jana Kozłowskiego, pana marszałka Kazimierza Klawitera oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku, pana Krzysztofa Sękielewskiego. Państwa, kiedy upada przecięta wstęga, czas jeszcze raz się rozradować dziełem, które oto ma zostać oddane do użytku. Chcę ze swej strony pogratulować bardzo serdecznie panu burmistrzowi. Miasto, które święci swój jubileusz, wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży, że mają teraz dostęp do tak wspaniałej hali, nowoczesnej, godnej XXI wieku. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na nas i na to miejsce i pozostanie na zawsze. Amen. Uchwała nr 20 przez 196 przez 2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 roku nadaje się w imię Romana Pruskiego hali sportowej w Czersku. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Sękielewski, burmistrz Czerska Marek Jankowski. Obecnie nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej patrona. O dokonanie tego aktu proszę żonę Romana Pruskiego, panią Irenę oraz burmistrza, pana Marka Jankowskiego. Proszę pana marszałka o zabranie głosu. Ekscelencjo księże biskupie, panie ministrze, szanowni państwo, władze miasta i wszyscy tutaj obecnie, dziękuję bardzo za zaproszenie, za tak ciepłe powitanie. Przepraszam, że nie byłem od początku na obowiązki w Warszawie, zatrzymałem i prosto z Warszawy jestem tutaj. Oczywiście gratuluję tego przedsięwzięcia. Mówi się bardzo często, że w zdrowym ciele zdrowy duch, w związku z tym trzeba dbać o to ciało, żeby mieć zdrowego ducha. W związku z tym gdzieś trzeba ten sport uprawiać. Macie piękną halę, sam z przyjemnością, tylko będzie takie zaproszenie, zabieram piłkę z miejscową drużyną, ale wiekową miałem równana.
A wam trzeba życzyć, żeby ta sala tętniła życiem, żeby ona była wykorzystywana przez młodzież i przez starszych i na sport. I z tego, co słyszę, dzisiaj wieczorem jest premiera wydarzenia muzycznego na Wyborze Wielkiego Żwarka 3. Obecnie nastąpi część artystyczno-sportowa naszej uroczystości. Wystąpią przed państwem dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Czerwcu. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszej uroczystości. Jeszcze raz dziękuję Panu Marszałkowi Sejmu, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi, Panu Ministrowi, Panu Marszałkowi Województwa, wszystkim Państwu przybyłym na dzisiejsze otwarcie za udział w tym doniosłym dla nas wydarzeniu. Obecnie zapraszam serdecznie do zwiedzania hali sportowej, do zapoznania się z prezentowanym tutaj dorobkiem sportowym drużyn i zawodników z naszej gminy oraz do wpisywania się do księgi pamiątkowej. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, bo to pierwszy taki duży koncert w tym roku dla nas. Cieszymy się, że możemy nagrać dla was. Jest to po raz pierwszy i już widzę, że będzie super, bo macie kupę energii. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, zagramy nowy stary piosenek, parę nowych. Kilka naszych, kilka nie naszych i myślę, że będzie super. Będzie dobrze? Powszechnie